Zamplotkujemy o tym, że dzisiaj, żeby wydostać się z takiego lotniska Chopina albo innego, trzeba poświęcić na to trochę więcej czasu, bo odprawa niestety jest dłuższa. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry. O, doktor Anna Materska-Sosnowska. Obiecałem, że sobie poplotkujemy i zwykle dzieliliśmy ten czas na rozmowę za nią wśród innych ekspertów, prawda? Ale kiedyś trzeba to zrobić troszeczkę inaczej. Myślisz, że jest jakaś grupa ministrów polskiego rządu, którzy, czy którym należy się wymiana? Tak. Absolutnie, zdecydowanie. To już właściwie koniec komentarza, tak? I to na tym możemy zakończyć, ale powiedzmy tak, zawsze jak rząd rządzi, to jest tak, że się zużywają ludzie i z różnych powodów można albo należałoby ich wymienić. Ale zużywają po roku z hakiem? Tak, oczywiście. Część osób jest nieprzygotowana, część osób nie jest politykami zawodowymi, więc oczywiście w różny sposób to może wyglądać. Natomiast z tym rządem jest jeszcze ten problem, że nie tylko, że niekoniecznie są dobrymi politykami, to są bardzo złymi administratorami swoich działek. W związku z tym no nie mam żadnych wątpliwości, że taki minister jak na przykład minister Macierewicz czy minister Szyszko robią więcej złego. Szyszko robi dużo dobrego. Pomaga Sakiewiczowi. Sakiewicz będzie teraz podobno organizował fundację ekologiczną, która będzie udowodniała, że wycinanie drzew to jest dobra rzecz. O ile mi pamięć nie myli, za tylko 6 milionów złotych. No ale wiesz, no, zbudowanie portalu to już kijowski wie, że to nie jest tania rzecz. Tak, to nie jest tanie. Więc tak całkiem poważnie są też do wymiany ministrowie. Radziwiłł, Jurgiel, dzisiaj czytam w Fakcie choćby informację Agnieszki Burzyńskiej, że to są ludzie, którzy podobno się prezesowi nie podobają, bo tak, rolnicy dymią, służba zdrowia leżała jak leży. To są dobre typy, twoim zdaniem? Takie, które zasługują na wymianę? Czy to są jedyne typy? To za mało. Jeżeli to są między innymi te osoby... Wiceszefa partii się nie wymieni przecież. No zależy, co można mu dać w zamian. Poza tym prezes może wszystko. Tak. Ale to nie tym razem. W taką rekonstrukcję nie wierzę tym razem, żeby się powiodła. Zwłaszcza to jest też taki schemat, który zawsze występuje. Jeżeli opozycja mówi wymieniamy, no to oczywiście wtedy rządzący mówią, to my się trzymamy mocno. A opozycja, która dzisiaj mówi, i zresztą położyła wniosek o wotum nieufności na stole, dzisiaj będzie cała debata. Finał głosowania jest znany, ale sam fakt, że zaczynamy w Polsce mówić o rekonstrukcji, mówić o ewentualnej wymianie rządu, to jest jakiś początek, nie wiem, kampanii parlamentarnej, czy to jest początek końca dobrej pasy PiS-u? To jest początek końca dobrej pasy PiS-u, co również widać w sondażach. I teraz przeanalizujmy to może od początku. Oczywiście dobrze wiemy, że to konstruktywne wotum nieufności nie zakończy się odwołaniem ani ministrów, ani rządu. Ale z drugiej strony bardzo mało jest dla opozycji w systemie parlamentarnym, takim jak u nas, narzędzi, którymi mogą się posługiwać. Niezależnie od tego, jak ona jest silna lub słaba. I niezależnie od tego, kto jest w tej opozycji. Po prostu to jest tak skonstruowane i słusznie, że to jest tak skonstruowane, ponieważ opozycja ma patrzeć rządowi na ręce, a nie rozwalać pracę rządu. Aczkolwiek trzeba przyznać, że w tych współczesnych parlamentach poszliśmy trochę za daleko i parlamenty stały się sprawnymi maszynkami do głosowania dla rządu. I nie zawsze jest ta refleksja i praca taka, jak powinna wyglądać. Ten model konstruktywnego wotum powoduje, że nie robicie tylko awantury, wy jako opozycja, ale musicie zbudować coś konstruktywne. I to jest bardzo słuszne, prawda? Z tym, że u nas poszliśmy jeszcze dalej, że opozycja nie ma żadnych praw. Czyli ani nie ma, tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii, do której nawiązywał prezes. Jarosław Kaczyński chciał im dać, proszę. Spójrzcie lidera, ale na przykład w Wielkiej Brytanii jest godzina pytań do premiera. I nie ma takiej opcji, żeby premier się obraziła i wyszła. Albo prezes daje sygnał, że wychodzimy, jak mówi ktoś z opozycji. Nie ma czegoś takiego, tak? Więc czy są dni czytań tylko projektów opozycyjnych, więc to jest przestrzegane. Więc myślę, że powinniśmy nad tym bardzo poważnie się zastanowić i popracować. Mamy zielone. Jakie... przepraszam. A wiesz, że tak robią głównie kobiety tutaj. Faceci nie poprawiają. Wiesz, bo nie poganiają. Słuchaj, na kobiety są... Ależ oczywiście. Poza tym kobiety są szybsze generalnie i bardziej podzielone. Mają podzielną... prawym pasem właśnie. Ale mają bardziej podzielną uwagę. W związku z tym to jest normalne, że robią kilka czynności naraz. Reasumując, dzisiaj opozycji to jest też potrzebne, że jeżeli opozycja do wotum nieufności jest dobrze przygotowana, to debata, która jest w parlamencie, właśnie takim stacjom jak wasze, bo nie wierzę tutaj w inne stacje telewizji publicznej na przykład,
podają, co opozycja krytykuje. Mhm. I ta debata powinna być tak, w ten sposób skonstruowana. Nie mówimy nie, bo nie dla PiS-u i nie przedstawiamy kandydata z tabletu na tak. premiera, tylko pokazujemy bardzo konkretne punkty, które są źle realizowane. Ewentualnie można byłoby też zastanowić się, jak to powinno wyglądać. Mhm. I jeszcze jest jeden plus całej tej sytuacji dla opozycji. To, że to lider opozycji staje na szefa tej zmiany, tak? Że nie robi uniku. Tylko mówi, okej, to ja wiem, że ja dzisiaj przegram i nie zostanę tym premierem, ale to ja jestem liderem. Znaczy jako szef gabinetu cieni Platformy tak, chciałbym tak, być szefem tak, bez cienia. Tak, prostu, bez tak? cienia i gdy dostaniemy władzę, to ja będę, a to jest mój skład. Swoją drogą ta koncepcja z gabinetem cieni w systemach, gdzie są koalicyjne rządy, jest dosyć taką otwartą koncepcją, tak. powiedzmy. Mm-hmm. Ale jest to jakaś przymiarka przynajmniej. A gdybyśmy sobie popatrzyli, myślisz, że w ogóle do wymiany Beaty Szydło na kogokolwiek innego dojdzie, jeśli nie teraz, to przed końcem kadencji? Myślę, że tak, tylko że nie dojdzie dlatego, że opozycja krytykuje, tylko dojdzie... Co, mogę podjechać 2 metry i już awantura? Nie awantura, tylko drobna sugestia, mamy lukę. Wiesz, skąd się biorą korki? Kierowcy jeżdżą oczywiście, niesprawnie, tak? Zagadują się, robią coś na telefonie, trzeba być właśnie bardziej, wiesz. Jasne. Myślę, że może dojść do takiej wymiany szefowej rządu, tylko nie wtedy, gdy będzie to mówiła opozycja, tylko właśnie wtedy, kiedy prezes tak zadecyduje. Ale z twojej perspektywy za co? Czy patrząc nawet na sytuację prezydent, minister obrony, bo jeżeli nawet prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych sobie nie radzi z ministrem obrony, to tym bardziej Beata Szydło nie jest w stanie mu nic nakazać, prawda? Że mam takie poczucie, jak się na nich patrzę, że jest kilku ministrów, którzy kompletnie są niezależni. Ależ oczywiście. Czego by nie zrobiła pani Beata, nie ma szans, żeby oni się ustosunkowali. Nie, nie mówmy pani Beata, pani Beata premier. Szydło, pani premier. Tak. Albo pani premier. Oczywiście, że tak. Ale to jest koncepcja, cały ten rząd to jest koncepcja Jarosława Kaczyńskiego, więc jakiś pomysł był na to, żeby dać też na tyle mocnych ministrów. Znaczy tak, jest kilku ministrów, którzy nawzajem się kontrolują i trzymają w szachu. Ostatnie dymisje na przykład w PZU też były tego przykładem, no, jak można to podpadł Morawieckiemu trzymać. Ziobro i koniec. No. Więc jaka tutaj jest też układanka? To jest niesamowite też, nie? Całe szczęście, że są te państwowe firmy albo firmy z udziałem Skarbu Państwa, bo przynajmniej jest kim straszyć. No. Samowite. Widać tutaj tę układankę i kto ma jakie wpływy, prawda? Natomiast za co podpadła Beata Szydło, pani premier? Myślę, może to nie jest jeszcze takie, że podpadła, ale skończył się efekt jej świeżości. Jeżeli skończył się efekt świeżości, to do tej pory ona była takim zasobem, który przynosił plusy partii. I ja myślę, że tak naprawdę to powitanie z kwiatami i to cudowne i to mówienie właśnie, jaki to był sukces, niestety był takim momentem przełomowym. W związku z tym trzeba będzie odświeżyć ten wizerunek rządu, żeby spróbować zyskać na czasie i zyskać jeszcze jakieś tutaj pole manewru. Mało tego. Myślę, że to może być prezes zostać właśnie szefem rządu, właśnie po to, żeby też spiąć tych wszystkich ministrów i spróbować jakoś nad tym zapanować. Tylko teraz jest pytanie. Wybory zostały wygrane przez Prawo i Sprawiedliwość, bo prezes był w cieniu, bo Antoni Macierewicz nie miał być ministrem obrony narodowej. W związku z tym wcale nie jestem przekonana, a Jarosław Kaczyński nadal cieszy się dość wysokim odsetkiem osób, które mówią, że nie mają do niego zaufania. Więc wcale nie jestem przekonana, że to będzie dobry manewr. Ale myślisz, że on ma taką... Jeżeli on będzie już premierem, a był, to pytanie, czy on... Bo on już wie, że to nie jest nic łatwego. On już wie, że wtedy ma mniej czasu na robienie tych rzeczy, w których lubi się polityki. Najbardziej. No właśnie, więc to mu się nie opłaca. Dlatego nie jestem przekonana, że on musiałby być. Ale trzeba znaleźć w takim razie twarz, osobę, która z jednej strony odświeży wizerunek rządu, ale z drugiej strony będzie potrafiła to spiąć. I tutaj jest największy problem, dlatego że w momencie, kiedy zaczynają lecieć notowania, zaczyna lecieć również morale, powiedzmy, partii, tak? I
tutaj się to rozsypuje. A to jest stała tendencja, to, że im tam powiedzmy widać jeden, drugi, trzeci, nie liczę CBOS-u, bo CBOS daje im nadzieję, ale wszystkie inne sondaże, których oni nie uznają, ale powiedzmy, wszystkie inne sondaże mówią, że kierunek jest jeden, ich spadek. To jest jeszcze za krótki czas. Trzeba porównać wszystkie te sondaże, które to pokazują, sondaż do sondażu, troszkę dłuższej perspektywie. To tąpnięcie teraz nastąpiło z bardzo wyraźnych przesłanek i to, co się wydarzyło przede wszystkim w Europie, tak? Więc to jeszcze tutaj powiedzieć, to już jest spadek, to jeszcze za wcześnie. Ale jest chyba tak, jednak że, trend. Ale co się takiego dzieje? Bo akurat się, o ile tutaj widać było taki europejski wstyd w odniesieniu do rządu, mimo wszystko, mimo tego, co mówili, ale Platforma nie zrobiła nic. To jest nieprawda. Nie, to jest nieprawda, dlatego że będę tutaj broniła Platformy, jak pięknie już magnolie kwitną. Rzeczywiście macie sporo na raz do powiedzenia. Będę trochę broniła, dlatego że to jest to, czego my nie dostrzegamy tak na co dzień. Platforma jeździ po kraju i pracuje w terenie. To jest raz. Dwa, paroma takimi ruchami politycznymi lider Platformy zapewnił sobie i powiedział, to ja tu jestem liderem. Tak, teren jest zaznaczony. Tym dzisiejszym wnioskiem o VAT-um też? W tym dzisiejszym wnioskiem również. I to też wzmocniło tę jego pozycję. Więc to pokazuje, że i na opozycji zagwarantowali sobie właśnie to pierwszeństwo, że tak powiem, głównej partii, ale również w stosunku do PiS-u. A poza tym u nas zawsze jest to niestety głosowanie negatywne, więc głosujemy przeciwko, a nie za, więc jeżeli tamtym spada, to tym rośnie. Już odpiłaś pas? Tak. Chciałem przepuścić pana, bo wiesz, co się dzieje w Warszawie. My już to przetestowaliśmy przez ładnych parę miesięcy. Teraz na przykład na najbardziej prawym pasie wszyscy jeżdżą najszybciej, jak się da. Tutaj, gdybym się na chwilę zatrzymał, żeby wysadzić ciebie, zabrać kolejnego gościa, to wszyscy to by się pobudzili. Więc... No widzisz, tego nie zauważyłam w lusterku, że coś jedzie. Dziękuję Aniu, bardzo dziękuję za spotkanie, jak zawsze. Doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo, do widzenia.